Tak naprawdę ściganie w dużych wyścigach to jest zupełnie, naprawdę zupełnie co innego. Team zapewnia tak naprawdę wszystko. Dużo więcej ludzi z, z nami pracuje. Mamy specjalistów od wszystkich chyba możliwych po prostu aspektów. W Chinach wystartowałam dwa wyścigi. Pierwszy to był etapowy, trzy etapy. Nasz wyścig był rozgrywany na trasie ponad 140 km i przez cały, calutki dystans... Cały czas, cała trasa była obstawiona przez najróżniejsze służby mundurowe. To, jak ważna jest regeneracja w, w sporcie. W ogóle pozycja odgrywa naprawdę diametralną, diametralną rolę. To może robić naprawdę dużą różnicę w, w wynikach. Cześć, witam w kolejnym odcinku Strefy Rowerowej. Dzisiaj z dzisiejszego odcinka i z mojego gościa cieszę się bardzo, ponieważ będzie szybko, będzie profesjonalnie, będzie zawodowo, a przy okazji będzie również że rozmowa z kobietą, których albo o których w tym kolarstwie, a szczególnie zawodowym, niestety może nie mało, ale cicho. Cześć, Karolina. Hej, bardzo mi miło. Karolina Kumięga, czyli zawodowa kolarka. Mogę tak powiedzieć? Mm? Tak, jak najbardziej, teraz już tak. Teraz już tak. E, Karolina, masz 24 lata, na swoim koncie mnóstwo medali, mnóstwo osiągnięć e, i pięknie ogląda się Twój rozwój, to jak fitniesz, to jak coraz bardziej, coraz szybciej jeździsz, nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Co mogłabyś powiedzieć o sobie, jak mogłabyś przedstawić siebie? Naszym widzom i słuchaczom. Widzom i słuchaczom, dlatego, że mamy dwa formaty. Jedni będą nas widzieć, i będą widzieć Ciebie, czyli na YouTubie, a niektórzy tylko słyszeć to na Spotify. Um, więc, jak już powiedziałeś, jestem zawodową kolarką. Od tego roku reprezentuję ekipę UAI Team IDQ. Jest to ekipa world tourowa. Swoją przygodę z kolarstwem rozpoczęłam jakieś 12 lat temu. Więc już... Czyli połowa twojego życia. Dokładnie połowa, tak, dokładnie połowa. No zaczynałam w, w klubie właśnie tutaj w Bydgoszczy. Był to Romy Trenek z Bydgoszcz. Mój pierwszy trener, Roman Krause, szukał, szukał po prostu dzieciaków do, do klubu, jeździł po, po okolicznych szkołach. I był też w mojej szkole podstawowej w, w Kotomierzu, bo z Kotomierza właśnie pochodzę. No, i pamiętam, że przyjechał wtedy z taką jedną starszą zawodniczką, i ona jeździła na rowerze na, na rolce. E, opowiadali o wszystkim, mogliśmy też spróbować tego jeżdżenia na rolce. Pamiętam, że wtedy nie szło mi to aż tak dobrze, ale jakoś tak się z tym zainteresowałam. W ogóle duża, duża grupa ludzi z, z mojej szkoły się wtedy zapisała do klubu. I to był okres zimowy, więc mieliśmy te wszystkie treningi zimowe, i pamiętam, że bardzo mi się to tak spodobało, zajarałam się tym wręcz. No i tak potem, jak zaczęły się wyścigi, to zaczęły się jakieś pierwsze sukcesy, jakieś pierwsze wygrane najpierw w województwie, potem w Polsce. A tak znajomi zaczęli raczej rezygnować i wykruszać się, a ja tak zostałam. No i tak już trwa to, te 12 lat. Ale patrząc na miejscowość, z której pochodzisz. Państwo może nie wiecie, my nagrywamy w Bydgoszczy. Tutaj jest dość płasko, jeżeli chodzi o Kujawy, jeżeli chodzi o Pomorze, ale w Kotomierzu jest bardzo sławetny podjazd. Prawda? No tak, generalnie wydaje się, że tutaj nasz region to no raczej raczej nizinny, górek mhm. nie ma, ale mamy tutaj zaraz obok dolinę Wisły. No i tam takie podjazdy już można znaleźć fajne. Nie są to długie podjazdy, powiedziałabym raczej, że taki belgijski styl, czyli krótko i stromo. Mamy tam właśnie kozielec, mamy trzęsacz, mamy strzelce. Mhm. Są takie podjazdy, gdzie no nie, nie są raczej dłuższe niż kilometr półtora. Ale mają nawet po kilkanaście procent nachylenia, więc mamy, mamy gdzieś. Więc jeżeli chodzi się. o rejony bydgoszcze albo te podbydgoskie, no to faktycznie te, które mogłyby czynić Ciebie kolarką, nawet z aspiracjami na górską. Ale o tym, jaką najle najbardziej, naj najlepiej czujesz się kolarką, o tym będziemy opowiadać za chwilę. No dobra. Ścigamy się w Bydgoszczy, ścigamy się w Rome Terenek z Bydgoszcz. Znajomi. Pewnie myśląc coraz bardziej o imprezach, o jakimś takim bardziej młodzieżowym stylu życia, a ty zostajesz na tych treningach i sukcesywnie, systematycznie się rozwijasz i trenujesz, tak? No tak, tak to wyglądało. Właśnie tak naprawdę pierwsze pięć lat mojej kariery z, spędziłam w Rome zbyt Bydgoszcz, czyli te najmłodsze kategorie młodziczka, juniorka młodsza. Ale jakoś też muszę przyznać, że nie odczuwałam nigdy, że coś, coś tracę, jakiś, nie wiem, ten młodzieńczy czas, że nie mogę się wyszaleć, bo tak naprawdę mam naprawdę, mam cały czas wielu wspaniałych przyjaciół w, w kolarstwie. I pamiętam, że jak, nie wiem, w tych najmłodszych kategoriach, jak ja jechałam na, na wyścig, to ja po prostu cieszyłam się bardzo, że ja mogę się z nimi wszystkimi e, zobaczyć. E, nie wiem, na zgrupowaniach, jak spędzaliśmy razem czas, to no, dla mnie to, to nie był w żaden sposób, myślę, stracony czas. Nie odczuwałam tego, że jestem jakoś, nie wiem, uwięziona w jakimś reżimie sportowym, że, że coś tracę. Więc e, wspominam po prostu ten czas bardzo, bardzo dobrze. Twoje początki, jeżeli chodzi o przygodę z kolarstwem, poznanie tego świata, przypadają na rok mniej więcej 2010 i nieco później. Jeżeli rozpoczynasz ściganie w klubie, który w nazwie ma Romet, to ja nie przypominam sobie, żeby akurat w tamtym czasie Romet produkował rowery szosowe. Mylę się. A o ile pamiętam, raczej w tamtym czasie rowerów szosowych nie produkował jeden. Czyli już na tym się ścigaliście romet. w teamie, który miał w nazwie Romet? O kurczę, muszę sobie teraz przypomnieć, um, mój chyba pierwszy rower, jaki miałam z, w Romecie, to był Trek. Okay. <noise> troszeczkę troszeczkę inna marka. Uh, tak, to był trek. Ale ścigaliśmy się ogólnie na, na różnych markach. Nie mieliśmy jednej marki, na, na której jeździli wszyscy zawodnicy, tylko raczej była duża, duża różnorodność, jeżeli chodzi o, o sprzęt. Mamy rok 2000, załóżmy 15, 16, 17 ty się ścigasz, ty trwasz w tych treningach, a inni obserwują to, że masz zdecydowanie do tego kręcenia watów ów Co dzieje się dalej z Karoliną? Jak to się dzieje, że z bydgoskiego klubu idziesz do góry, a tak naprawdę w kierunku zawodostwa i totalnie, totalnie światowego teamu? No więc, tak jak mówiłam, pierwsze te pięć lat spędziłam w, w klubie w Romecie, w Bydgoszczy, no, i potem, kiedy przyszłam do kategorii niorskiej, to nadszedł czas, żeby zrobić um, kolejny krok. Tak czułam, że, że trzeba, trzeba iść dalej. No i wtedy właśnie zmieniłam ekipę na toruński klub kolarski Pacyfik. No to, to jest tak naprawdę najlepszy czy jeden z najlepszych ekip um, dla kobiet w Polsce, więc to, to był najlepszy krok, jaki mogłam w tamtym czasie zrobić. No i myślę, że mogę powiedzieć, że tam zaczęłam się uczyć i nauczyłam się takiego bardziej dorosłego kolarstwa. Tam zaczął mnie trenować trener Leszek Krzyszkowski. No i tam zaczęłam odnosić pierwsze takie większe sukcesy, pierwsze medale i tytuły Mistrzyni Polski, pierwsze starty za granicą, medal Mistrzostw Europy. Tam jakby to wszystko zaczęło przechodzić na wyższy poziom. No, tak naprawdę Pacyfik to, to jest... Team, gdzie gdzieś tam myślę, że większa część polskich zawodowców gdzieś tam się przewinęła, bo czy Michał Gołaś, czy Michał Kwiatkowski, czy Wyśniowski, czy nie wiadomo, Plichta, Skalniak, wszyscy z nich oni gdzieś tam w, w, okre w jakimś okresie swojej kariery byli w, w Pacyfiku. Mhm. Więc myślę, że, że rzeczywiście jest to team, który potrafi dobrze przygotować na pójście w świat. A Co znaczy to? dorosłe kolarstwo? Dorosłe kolarstwo? No bo tak naprawdę ścigając jeszcze wcześniej w Bydgoszczy niestety nie miałam możliwości startów za granicą sprawdzenia się gdzieś na jakichś większych wyścigach. Ścigając się potem w Pacyfiku Um, no właśnie, były już pierwsze starty rangi UCI, pierwsze Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata najpierw juniorskie, potem w elicie, więc tak naprawdę zaczęłam powoli gdzieś tam mieć kontakt z, ze światową czołówką i no po prostu, jakby jako też ekipa, ekipa zapewniała nam, myślę, że naprawdę świetne przygotowania do tego. Dlatego to taka no, szkoła szkoła była na pewno dorosłego kolarstwa mogę powiedzieć. No i faktycznie ja sobie wynotowałem niektóre Twoje sukcesy, bo na pewno było ich dużo więcej. Ale mam tutaj między innymi też rok 2017 mistrzostwa Polski w górskim, w górskim ściganiu. Tak, tak, to tak. W, czyli co, próbowałaś zejść z szosy? próbowałaś to... tych różnych alternatyw? Czy tutaj chodzi o to po prostu, że były Mistrzostwa... duże, duże wzniesienia. Tak, to, były dalej, to była jazda szosowa dalej, tylko po prostu w, w górskim terenie. No właśnie, a jeżeli chodzi o to poszukiwanie siebie na rowerze zawsze, tylko klapki na oczach i szosa, czy były jakieś podejścia do MTB i innych rodzajów ścigania się, czy innych kategorii rowerowych? MTB tak naprawdę tylko na, na treningach. I, I przełaj, okej, okay, wystartowałam może jeden wyścig MTB w życiu, gdzieś tam w kategorii młodziczki. Jeżeli chodzi o przełaj, to um, też może to był jeden wyścig i to też raczej było tak um, dla, dla fanu. Był to akurat owocowy przełaj, który jest tutaj rozgrywany też w naszym województwie uh -huh. kujawsko-pomorskim. Także to była jedyna przygoda e, z, z inną odmianą kolarstwa, znaczy z MTB lub przełajem. Ale oprócz szosy zajmuję się też torem. Generalnie jak byłam młodsza, głównie kiedy ścigałam się w, w Pacyfiku, to wtedy dużo, dużo też się ścigałam na, na torze w, w różnych konkurencjach. Teraz tak naprawdę tylko zostałam przy jeździe drużynowej na torze. No i ścigam się dalej na tym torze z, z kadrą teraz. W tym roku byłam właśnie też na Pucharze Świata, na, na Mistrzostwach Świata. Więc dalej jeszcze ten tor kontynuuje. Ale o tym pucharze świata, czy byciu w reprezentacji, czy w ściganiu teamowym, w tych dużych turach i w dużych teamach, o tym jeszcze za chwilkę. Ja jestem ciekawy, co musi się stać, aby czy zbyt goszczy z takiego małego teamu, czy z Pacyfiku, który no, ma już tę swoją renomę, ale to nadal jest klub toruński, gdzie no, jest to. Teoretycznie w skali światowej małe miasto i, i mały team. Jak to się dzieje, że trafiasz na te, do, tego naj, do tych największych klubów światowych, już? Um, to był rok, sezon 2020-2021. Zaczę zaczęłam po prostu myśleć o tym, że Czas na, na kolejny krok, że chciałabym spróbować swoich sił w, w zagranicznej ekipie. To zawsze było gdzieś takie marzenie, tylko wcześniej ono po prostu wydawało się bardzo odległe, a w tamtym czasie pomyślałam sobie, że dlaczego nie, że myślę, że jestem na takim poziomie, że poradziłabym sobie. No i zaczęłam rozglądać się za, za ekipą zagraniczną za jakąś ekipą kontynentalną no i udało mi się skontaktować z ekipą Valkar Travel and Service. To jest włoska ekipa kontynentalna dla kobiet. No i tam właśnie podpisałam w 2022 roku swój pierwszy zawodowy kontrakt. A co napisać do nich maila? Cześć, jestem Karolina. Pochodzę z Kotomierza, ścigam się w Toruniu. Wiecie, to jest w Kujawsko-Pomorskim, też w Polsce. Um. I mam takie taki wyniki? Weźcie mnie? Jak, jak to wygląda? Wiesz co? Mam, mam swoją menadżerkę, Annę Moskę, i to ona w, w dużej Tak, pozdrawiamy bardzo. To ona w dużej mierze mi, mi pomogła, bo no, tak naprawdę nie jest tak łatwo z kimś się skontaktować, nie będąc w, w tym świecie. Nie, nie, ma, nie znasz ludzi, nie masz kontaktów, więc to nie jest takie łatwe, więc to, to Anna bardzo, bardzo mi pomogła. Na nawiązać kontakt i, i przy pierwszych rozmowach. No i okazało się po prostu, że trafiłam też na naprawdę fajnych ludzi, mogę powiedzieć, że cudownych ludzi, którzy naprawdę bardzo się mną zaopiekowali i nauczyli mnie wszystkiego. No bo kiedy tak podpisywałam ten kontrakt, miałam dużo takiej niepewności, dużo ludzi mi mówiło, hmm, włoska ekipa, nie wiadomo, nie wiadomo, czy to będzie łatwe, co, jak będziesz musiała się przeprowadzić do, do Włoch, co ze studiami, co ze wszystkim, czy to jest dobra decyzja, czy to nie jest spuszczanie się może na zbyt głęboką wodę i dużo właśnie było takich myśli, takiej niepewności, ale teraz z biegiem czasu, po, po dwóch latach, myślę, że to była najlepsza możliwa decyzja, jaką mogłam wtedy podjąć i najlepsze po prostu też takie przygotowanie, przejście na zawodostwo i przygotowanie do, do przejścia do World Touru. Czym różni się trenowanie, zaopiekowanie zawodnikiem względem dużego timu włoskiego teamu, a toruńskiego? W żaden sposób nie krytykując tego, co się dzieje w Polsce, ale czy, czy można uznać, że no, tam na pewno jest wyższy poziom i co ma na to wpływ. Ale masz na myśli samo przygotowanie, czy może samo podejście, Może podejście czy do samego trenowania, czy do zaopiekowania też psychicznego, bo, bo tutaj też ta psychologia na pewno głowa odgrywa bardzo dużą rolę w tego typu zawodach, w tego typu ściganiu, czy w tego typu sporcie. Jak, jak różni się podejście do zawodnika we Włoszech, a a w polskim teamie, tutaj z, z naciskiem na, mhm. na toryński Pacyfik. Wiesz co, największą różnicą były po prostu starty, wyścigi, w których braliśmy udział, bo w Pacyfiku nie mieliśmy okazji ścigania się w wyścigach worldturowych, w największych wyścigach świata, w, w Grand Tourach, a w Walkarze nasz kalendarz był taki sam jak w ekipie worldturowej, bo Walkar był najlepszą ekipą kontynentalną, więc miał prawo startu we wszystkich wyścigach kalendarza kobiecego World Touru. Więc myślę, że to tak naprawdę robiło po prostu ogromną różnicę. Bo jeżeli chodzi o inne aspekty, mam wrażenie, że naprawdę toruński Pacyfik nie odstaje w, w jakiś sposób. Ja mogę powiedzieć, że naprawdę miałam tam zapewnione wszystko, co potrzebowałam do, do dobrego rozwoju. I myślę, że naprawdę różnica była niewielka, tym bardziej też, że Pacyfik i w ogóle trener Leszek Krzyszkowski miał w przyszłości duże powiązanie z włoskim kolarstwem, więc nawet mogę powiedzieć, że widziałam sporo podobieństw też w, w mentalności i w, w różnych przygotowaniach. Więc tak, na innych, Polach myślę, że wcale nasz taki polski Pacyfik wydaje się, że no coś zupełnie innego nie, nie odstawał wcale tak mocno. Po prostu dużą rolę grał kalendarz, bo kiedy ścigasz się cały czas na najwyższym poziomie, ścigasz się z najlepszymi, po prostu twój poziom sam w sobie się, się podwyższa. Jeżeli ścigasz się w Polsce, twoje starty główne to są Puchary Polski, masz tylko kilka startów w rangi UCI w, w roku, to możesz naprawdę robić na, na treningach wiele, ale ciężko będzie ci, ci dojść do tego poziomu. Czyli to doświadczenie w samym ściganiu jest tak. też ważne, a nie tylko taka nauka pływania na sucho. Tak, bo tak naprawdę ściganie w dużych wyścigach to jest zupełnie, naprawdę zupełnie co innego. Zaczynając od różnicy w dystansach, że nie ścigamy się na dystansie 70-90 kilometrów, tylko o dystansie 130-160. Też średnie prędkości są dużo wyższe. Peleton jest większy, bo to nie jest kilkadziesiąt zawodniczek, tylko 150, 200. Wszystko jest zupełnie inne w tych wyścigach. Z Włoch wędrujesz gdzie? Do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No, ostatnio wśród piłkarzy jest to dość, dość popularne. Okazuje się, że w kolarstwie również. Jak tam wygląda świat, jak tam wygląda życie, I jak wygląda trenowanie? Wszystko jest znowu zupełnie inne. Mhm. Zupełnie jest bardzo profesjonalnie. Mimo, że tak naprawdę no, w zeszłym roku to już było zawodowe kolarstwo, to tak naprawdę to, co jest w tym roku, to jest zupełnie nawet nie level, tylko kilka, kilka leveli wyżej. Um, myślę, że drużyna World Tour to jest już coś, gdzie naprawdę czuć, czuć ten profesjonalizm na każdym możliwym polu, w każdym możliwym aspekcie. Wiadomo, jest to też wymagane od, nasz, od nas, od zawodników, ale też team zapewnia tak naprawdę wszystko. E dużo więcej ludzi z, z nami pracuje. Mamy specjalistów od wszystkich chyba możliwych po prostu aspektów, poczynając od klasyki, czyli nie wiem, mechanicy, masażyści, ale dalej nie wiem, doktorzy, dietetycy, fotografowie, ludzie od mediów, wszyscy dyrektorzy, trenerzy. Naprawdę jest po prostu wokół nas więcej ludzi i mamy zapewniony taki komfort, że tak naprawdę jedyne na czym musimy się skupiać to jazda na rowerze i regeneracja, a Cała reszta jest robiona za nas. Kiedy zastanawiała się nad przejściem do Włoch, wszyscy mówili: A co będzie, jeżeli będziesz musiała się przeprowadzić do tych Włoch? Jak to jest teraz? Faktycznie trzeba było dużo spędzać czasu we Włoszech. Myślę, że to też nie byłaby jakaś wielka kara. A jak jest z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi? No tak naprawdę w zeszłym roku nie musiałam się przeprowadzić do Włoch, znaczy jeżeli bym chciała, to mogłabym, ponieważ ekipa dała mi taką możliwość, mieli tam swój, swój dom taki klubowy, także w razie potrzeby mogłam tam też przebywać, ale no, wolałam być w domu, bo i tak w tym domu dużo mnie nie było, bo bardzo dużo czasu spędzałam na, na wyścigach. Miałam w zeszłym roku bardzo dużo tych dni wyścigowych, bo podejrzewam 62 dni. Poza co na chodzi mi o same dni wyścigowe wow. same wyścigowe to jest bardzo dużo byłam e, chyba właśnie pierwsza w, w tej tabeli m, osób razem z Martą Lach-Egzekwo mhm, więc to jest bardzo dużo na, na dziewczynę i też w ogóle na pierwszy rok więc tak, nie było mnie za dużo, za dużo w domu, ale no, jakby stacjonowałam dalej tutaj, tutaj w Bydgoszczy no i w tym roku nic się nie, nie zmieniło Dalej e, mieszkałam tutaj, ale od przyszłego roku już tak naprawdę od tej zimy się, się zmieni, bo przeprowadzam się do, do Hiszpanii, do hiszpańskiej Girone, ale to też nie będzie coś takiego na, na stałe, bo mój dom jest tutaj. W Bydgoszczy w Kocomierzu i, i to tutaj Czyli chcę nie powiedzieć. przed, Na tak zwanym poza anteniu, przed nagraniem. Jak zapytałem się Ciebie, czy będę mógł kiedyś pójść z tobą na rower, w okolicach wydgoszczy to muszę się pośpieszyć, zanim się wyprowadzisz. <grym> Najlepiej. <grym> albo może w okolicach świąt. No to albo... super pogoda. <grym> to <może grym> <jednak twardzieli. grym> no dobrze. Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wydaje mi się, że ten kraj pod względem kolarskim i teamowym aż takiej wielkiej historii nie ma kolarskiej? Nie ma. Zacznijmy od tego, że sam kraj nie ma też długiej historii. No właśnie. Nie <grym> mówiąc w o kolarstwie. Więc co, stworzenie teamu dzięki temu, że są zasoby finansowe? I tam sprowadzenie profesjonalistów no i najlepszych tych, którzy jeżdżą? Tak, na pewno, na pewno jest to mocno wpływowy aspekt, ale też jakby sama chęć tego, że, że oni chcą inwestować w kolarstwo, chcą inwestować w ogóle w rozwój sportu w swoim kraju i też właśnie w, w rozwój kolarstwa. Wczoraj dosłownie wróciłam z naszego bootcampu, czyli z grupowania integracyjnego przed sezonem 2024, które mieliśmy właśnie w UOE. Więc miałam okazję poznać, poznać bliżej kraj, poznać sponsorów, dowiedzieć się więcej. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że oni bardzo mocno inwestują w sport, też w kolarstwo, bo budują tam w ogóle wiele takich infrastruktur sportowych. Mhm jest wiele, wiele, torów kolarskich, będą też budować tor kryty kolarski, bo chyba w 2028 czy 2029 tam mają rozgrywane być Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym. Więc widać, widać u nich, że, że chcą w to iść mocno. Znaczy ja w żaden sposób nie krytykuję tego, że to jest kraj bez historii i że realizujący swoje wizje, marzenia, dążenia dzięki temu, że ma w zaplecze finansowe raczej patrzę na to w ten sposób, że jeżeli mogą pozwolić sobie na wiele, sprowadzają do siebie, w, do teamu najlepszych, no to chyba fantastycznym uczuciem jest to, że ty jesteś wśród tych najlepszych. Tak, na pewno. Fajnie jest być w teamie, który ma naprawdę bardzo wysokie aspiracje, no bo oni nie, nie ukrywają tego, że dla nich celem jest, żeby być najlepszą ekipą na świecie. Tak naprawdę. Kobieca ekipa jest no, dosyć nową, świeżą ekipą, można powiedzieć, bo zeszły rok to był pierwszy rok jej istnienia, teraz był drugi rok, e, więc jesteśmy tak naprawdę nowi na, na rynku kolarskim cały czas, ale no, z bardzo wysokimi e, aspiracjami. E, i, I to na pewno jest bardzo motywujące, bo kiedy jesteś w takiej ekipie, gdzie wszyscy są tak zmotywowani, Ty też jesteś tak e, zmotywowany. Mm -hmm. Jesteś prosem, jesteś zawodowcem jesteś zawodową kolarką ale twój team i tak naprawdę wszyscy szkoleniowcy są daleko jak to się z nimi trenuje? Ty dostajesz rozpiskę na trening, piksie i po prostu lecisz z zadaniami? Mój trener jest akurat Szwajcarem no, i generalnie wszyscy ludzie z naszej ekipy są rozsiani po, po całym świecie. Mamy osoby z naprawdę z różnych krajów. No i tak najczęściej wygląda współpraca zawodnika z trenerem na. Na najwyższym poziomie, myślę że no nie, na pewno nie tylko u nas w ekipie, ale też w innych ekipach, że raczej ten kontakt z trenerem głównie jest zdalny. To nie jest tak, że codziennie mogę widzieć się z trenerem, że mój trener może codziennie pojechać ze mną na trening i zobaczyć mnie na żywo. Raczej jest to tak, że, że kontaktujemy się telefonicznie, że mam rozpisane treningi na, na trening pixie. Ale też to nie jest tak, że przez cały rok się nie widzimy, bo hmm. mogę powiedzieć, że dosyć często widzieliśmy się z na żywo, bo czy na wielu wyścigach, czy na zgrupowaniach, więc trochę, trochę też było tego czasu razem. Takiego czegoś, żeby mój trener mógł zobaczyć mnie po prostu na żywo w akcji, bo wiadomo, że to jest coś zupełnie, zupełnie innego, żeby zobaczyć, jak wygląda to, to na żywo, nie tylko same numerki na, na Training piksie, same waty. Bo okej, okay, to jest jakieś odzwierciedlenie, ale to, to nie jest wszystko. Więc no tak wygląda ta, ta współpraca. Jak wygląda Twój codzienny trening? No bo tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, że nasz rejon Bydgoski jest dość płaski. No, okej, okay, mamy kilka podjazdów, które potrafią zmęczyć. Sama powiedziała, że one są raczej krótkie, że jest ten styl belgijski. To jeżeli. Jak chociażby trenujesz te, te mocne podjazdy? Czy to jest trenażer, czy to jest symulacja tego podjazdu, czy na przykład często wjedziesz w polskie góry i tam trenujesz? Jeżeli chodzi o polskie góry, to bardzo chciałabym w nie pojechać, ale tak naprawdę w tym roku ani razu mi się nie udało, nie miałam czasu. No bo kiedy na przykład przygotowywałam się do, do wielkich turów, byłam na zgrupowaniach wysokościowych razem z ekipą. Najczęściej to było włoskie Liwinio. No i to tam ćwiczyłam długie, długie podjazdy, tam przygotowywałam się na, na taki teren, a będąc w domu, no, no niczego nie wymyślę, nie usypię sobie tutaj górek większych niż, niż mamy, więc no generalnie jeżeli chodzi o trening w domu, to normalne treningi, dużo nie wiem, dystansów, jakieś treningi też za, za motorem, no, i jeżeli chodzi o podjazdy, to po prostu to, to co jest tutaj. Ale no, niczego innego nie, nie można wymyśleć. Tak jak mówiłam, żeby przygotować się na, na jazdę w górach, to, to raczej były to zgrupowania, zgrupowania zagraniczne. Super to. Ja, ja pamiętam ciebie z takiego widoku ulicznego, gdzieś na jakiejś bocznej uliczce w Bydgoszczy wyjeżdżałaś w kierunku pewnie tych, tych dłuższych rozjazdów, gdzieś w kierunku Myślencinka, Nekli. Tak. I właśnie zastanawiałem się, czy kierowcy, którzy ciebie mijają, albo ty mijasz ich w korku, wiedzą na przykład jak poważny zawodnik, zawodniczka ich mija. Na pewno nie wszyscy. Jak w ogóle w versus inne kraje postrzegasz kulturę polskich kierowców wobec kolarzy rowerzystów na drodze? Um, tak naprawdę w każdym kraju wygląda to zupełnie inaczej. Um, porównując, nie wiem, Polskę do Włoch, czuję się tutaj dużo bezpieczniej na, na drogach. Um, może nie jest super? Ale na pewno jest dużo, dużo lepiej niż, niż we Włoszech. Ale z kolei porównując nas z Belgią czy z Holandią, no to na pewno wypadamy gorzej. Tylko, że sprawa też wygląda tak, że w Belgii i Holandii, tak naprawdę wszędzie są ścieżki rowerowe. Tylko też to są ścieżki. Nie wyobrażam sobie ciebie na ścieżce. Tylko, właśnie to są ścieżki, na których można jeździć szybko. To nie są okay. gdzieś jakieś brudne ścieżki, gdzieś jakieś kręte między drzewami, tylko ta ścieżka idzie cały czas wzdłuż drogi i nie ma problemu, żeby zrobić tam jakieś ćwiczenia full gas i po prostu jechać cały czas tą ścieżką, bo ona na przykład nagle, nie jest tak, że ona nagle się skończy i musisz przyjeżdżać na drugą stronę drogi, jak to czasami jest u nas. Mhm. Więc po prostu ta infrastruktura zupełnie inaczej u nich wygląda. Więcej ludzi też jeździ na rowerach, jest więcej kolarzy. No i też wydaje mi się, że to tam trochę inaczej kierowcy patrzą, mają inny respekt do, do kolarzy. U nas nie jest źle, ale nie jest tak dobrze jak u nich. Gdzieś po środku jesteśmy, myślę. No to w takim razie życzymy sobie tego stylu belgijskiego nie tylko na pobliskich Bydgoszczy podjazdach, ale też kulturze kierowców. Tak. Dobrze. Ale ja myślę, że na, na pewno mnie to najbardziej rajcuje i interesuje, mam nadzieję, że naszych widzów i słuchaczy również, to co się dzieje na tych turach. Bo to co oglądamy na przykład w Eurosporcie i czym się emocjonujemy, to jest jedno. Ale jest jeszcze druga hmm, strona kurtyny, czyli to co się dzieje przed wyścigiem i to co się dzieje tuż po wyścigu. Jak to wygląda? My mamy może... Nieco większe pojęcie, ciekawe jak zakrzywiona jest ta rzeczywistość dzięki Netflixowi. Tam pojawiło się kilka produkcji pokazujących jak się żyje w dużym teamie, albo podczas dużego turu. Opowiedz, jak, jak wyglądają takie przygotowania już wyjazd na sam duży tur? Możesz też mówić konkretnie na jakie ściganie się przygotowywaliście, jak to, jak to wszystko wygląda. Od momentu chociażby wejścia do tego dużego autokaru, który robi zawsze wielkie wrażenie. Myślę, że takim dobrym przykładem może być Giro z, z tego roku. Tak naprawdę przygotowania zaczynają się już dużo, dużo wcześniej, bo najpierw spędziliśmy razem z całą ekipą prawie trzy tygodnie na zgrupowaniu wysokościowym w, w Liwinio. Potem jeszcze zjechałam do domu, zdążyłam wystartować Mistrzostwa Polski i tak naprawdę prosto z Mistrzostw Polski leciałam już do, do Włoch. W tym roku Giro zaczynało się w Toskanii, także byliśmy tam już jakieś chyba 3 albo cztery dni przed startem. Pierwszy etap to był prolog, bardzo krótki prolog po mieście, tam czterokilometrowy on chyba był. E, więc no już tam byliśmy no, dużo, dużo czasu przed, na pewno więcej niż przed jakimś normalnym, zwykłym wyścigiem, bo wtedy zazwyczaj przyjeżdżamy dzień, czasami dwa dni przed. Tam byliśmy dłużej, żeby na spokojnie móc poznać się z, z trasą tego prologu. E, więc e, jakby tutaj od czego zacząć? Jeżeli chodzi o, o dzień wyścigowy na wielkim turze, te wszystkie dni są bardzo, bardzo podobne. E, Rano wstajemy, w pierwszej kolejności dajemy już walizki i nasze bagaże, nie wiem, poduszki do, do maserów, i oni pakują to do, do samochodu, do ciężarówki, która wyrusza już wcześniej, i ona jedzie prosto do następnego hotelu. Ona w Wielkim Turze zazwyczaj codziennie śpimy w, w innym hotelu, przemieszczamy się. Więc najpierw walizki, ogarnianie się, potem śniadanie. Ze śniadania tak naprawdę... Owsienkę? Macie swojego kucharza? Mamy, tak, mamy, mamy naszą szefową kuchni, więc jakby było, było mocno urozmaicone menu. Owsianka tak na wyścigach to niekoniecznie tak często. U mnie to bardziej w dni, w dni treningowe, co jest chyba moje ulubione śniadanie, ale na wyścigach... Taki klasyk to myślę, że jajko na twardo czy w jakiejś innej postaci, ale najczęściej na twardo, jakieś, jakieś pieczywo, jakiś jogurt z, z musli, coś, coś innego na, na słodko, no i oczywiście kawa. Mhm. Zazwyczaj do śniadania dwie kawy, u mnie to americano i macchiato zazwyczaj. O, nie, nie, nie obraziliście się na ciebie we Włoszech, jak poprosiłaś macchiato? Nie, Macja to ok, albo że jest Amerykano. <laughs> okay. Amerykano nie do końca akceptują. Um, no i potem, już prosto z, z tego śniadania, idziemy do, do busa i busem jedziemy na, na start, z autokarem. Um, generalnie w autokarze czujemy się jak w domu: mamy tam wszystko, łącznie z ekspresem do kawy, więc w autokarze wlatuje kolejna kawa. Um, dojeżdżamy na start. Akurat na Giro te transfery nie były aż takie najgorsze. To nie, nigdy nie było więcej niż, niż godzina. Więc nie, nie, aż tak źle. W czasie tamtego transferu mamy jakiś taki swój czas jeszcze na, na releks. Dojeżdżamy na start i wtedy zaczynamy zazwyczaj przygotowanie. Zaczynamy meetingiem jeszcze z dyrektorami sportowymi. Rozmawiamy o, o dzisiejszym etapie. E, omawiamy wszystkie kluczowe punkty na etapie. Omawiamy taktykę, nasze cele, nasze założenia. No i po mitingu zaczynamy się przygotowywać, przybieramy się, przygotowujemy wszystko, bierzemy jedzenie, następnie mamy prezentację, przed każdym etapem zawsze jest prezentacja, no i po prezentacji udajemy się powoli na, na start, startujemy. Jak to jest, przepraszam, że ci przerywam, z twoją znajomością trasę? Czy wy wcześniej objeżdżacie każdy etap, czy wy analizujecie go po prostu na jakiejś krzywej, na jakimś wykresie i wiecie, że tutaj będą takie wzniesienia, tutaj będą takie zagrożenia i tak dalej, i tak dalej? To jest bardzo zależne. Oczywiście zawsze najlepiej zrobić rekonesans, no ale nie zawsze jest to możliwe. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o klasyki, to. Przy praktycznie każdym klasyku jest możliwość zrobienia wcześniej rekonesansu, i też przy klasykach jest to bardzo ważne. Jeżeli chodzi o grand tury, e, czasami uda się zrobić wcześniej rekonesans e, niektórych etapów, ale zrobienie rekonesansu całego e, turu, całego Giro jest raczej niemożliwe. No, jest to możliwe, ale zazwyczaj nie ma po prostu na to czasu, bo kalendarz jest bardzo napięty. I, I ciężko jest po prostu znaleźć na przykład tydzień czasu, żeby móc zrobić rekonesans każdego z, z etapów. Więc zazwyczaj wygląda to tak, że po prostu możemy zobaczyć, jak dokładnie wygląda każdy z etapów w, w aplikacji, takiej jak na przykład VeloViewer. Tam mamy wszystkie wykresy, możemy też zobaczyć dokładnie, jak wygląda w danym miejscu droga. Czy jest szeroko, czy jest wąsko, jak wygląda na wierzchnia, więc głównie w, w ten sposób się przygotowujemy. Jest sam start. I wiemy doskonale, że kolarstwo, kolarstwo szosowe, teamowe, to jest, to jest sport drużynowy. Myślę, że można powiedzieć, że to jest najbardziej drużynowy ze sportów indywidualnych. O, to ładne. No właśnie. Tak, to bardzo ładne. W jaki sposób dzielicie się zadaniami? Albo w jaki sposób są rozdawane, rozdysponowywane zadania w Teamie? Bo pewnie każdy z was ma coś do zrobienia w trakcie takiego turu. Uh. Masz teraz na myśli o, o zadania na naturach czy generalnie na wyścigach? N, n, na danym, danym wyścigu, różni. na danym odcinku. Czyli na przykład no, wnoszę, że na początku wiemy, na kogo stawiamy, tak? Że na, dla kogo będziemy pracować podczas tych wszystkich kilometrów, żeby go tam go puścić i on miał dobry, dobry finisz. W jaki sposób to jest ustalane? Jeżeli chodzi o taktyki na, na wielkie tury, na pewno też wygląda to trochę inaczej niż na przykład na, na klasykach bo na wielkich turach są różne etapy. Są górskie etapy, są sprinterskie, trafi się jakaś czasówka, więc to jest bardziej zróżnicowane. No ale zawsze, wiadomo, jest lider na klasyfikację generalną i to jest zawsze pierwszy punkt, najważniejszy. Zazwyczaj jest też sprinter, bo zazwyczaj są też jakieś płaskie, płaskie etapy, gdzie, gdzie powalczą sprinterzy, więc mamy też sprintera. No, i generalnie wokół tego skupia się, skupia się reszta ekipy, która ma, ma im pomagać w, w osiągnięciu celów. Jakim ty czujesz się kolarzem? Podczytając o tobie, niestety, na temat kolarstwa kobiecego, żeńskiego. Wcale dużo informacji nie ma. Szukając też informacji na twój temat w sieci, to nie było wcale tak proste, żeby się dobrze przygotować do, do dzisiejszej rozmowy, ale była jedna wypowiedź trenerów, który mówił, że jesteś bardzo w, dobrze rokującą kolarką pod względem każdej z dyscyplin, czy to kolarstwo płaskie, czy górskie, czy torowe. Więc z informacji z mediów nie mogłem się dowiedzieć tego, Jaką ty się naj, najbardziej czujesz kolarką? Myślę, że mogę powiedzieć, że gdzieś tam jestem takim all-rounderem, bo rzeczywiście nie ma gdzieś tam takiego, takiej jednej odmiany kolarstwa, gdzie czuję się najlepiej. Bo tak naprawdę jestem też i całkiem szybka, więc potrafię zafiniszować dobrze z, z mniejszej grupy. Potrafię też zrobić dobry, dobry lidout dla, dla sprintera. Ale też na mniejszych podjazdach mogę sobie nieźle, nieźle poradzić. No, i też czuję się dobrze w, w czasówkach. I też w prologach. Także to też no to na pewno. to bardzo mi teraz. To też na pewno ma jakieś powiązanie z storem mhm. bo tam ścigam się w, w drużynie, która jest rozgrywana na czterech na, na kilometrach. Więc to też jest gdzieś mi tam bliskie. Więc rzeczywiście nie mam, nie mam gdzieś jakiegoś takiego jednego kierunku, że. Tam tam tylko się odnajduję, tylko rzeczywiście na, na różnych polach mogę powiedzieć. Okej. Okay. Wracamy do Giro, wracamy już do etapu samego wyścigu. Startujecie, każdy ma słuchawkę w uchu? Tak. Każda, każda przepraszam, każda z was tak. ma słuchawkę w uchu. E, jakie komunikaty dostajecie, jak to, jak to wygląda, jak wygląda współpraca z, z wozami? Tak naprawdę myślę, że każdy dyrektor sportowy ma gdzieś tam taki trochę inny styl i trochę co innego mówi nam przez radio. Niektórzy są tacy, że bardzo mocno skupiają się na, na aspektach technicznych na tym, jak wygląda trasa. Na tym, że na przykład okej, okay, tutaj jest niebezpieczny zakręt, tutaj będzie rondo, tutaj tak będzie wyglądał ten podjazd, tak będzie wyglądał ten zjazd. Także niektórzy bardzo mocno skupiają się na tym, inni trochę, trochę mniej. Niektórzy mówią więcej, niektórzy mówią mniej. Niektórzy mocno lubią motywować się w, w radiu dużo takich słów, które mają nam dodać skrzydeł mówić inni są raczej tacy oszczędniejsi mhm. i bardziej więcej takich suchych informacji tylko, więc jest to zależne od, od tego, kto siedzi w aucie akurat. Oglądałaś te produkcje Netflixowe? Tak, oglądałam. Movistar. Ja po obejrzeniu tego y, serialu, miniserialu miałem wrażenie, że tam była totalna rozpierducha, że tam... Y, <laughs> Chodzi ci o sam Movistar. Tak. Y, że co tam się działo, y, że, że tam tak naprawdę ta strategia Albo była źle zaplanowana, albo nie była zaplanowana, albo w tak bardzo dużo rzeczy się ciągle zmieniało, że wychodził wielki bałagan. Jak ty, jako osoba, która jest bezpośrednio z tego świadka, to ocenia, czy to faktycznie tak bardzo zmienia się wszystko podczas wyścigu, że mogłem odnieść takie wrażenie, czy oni po prostu byli źle przygotowani? Jeżeli chodzi o, o tamten miniserial i o historię Movistaru, myślę, że ich problemem było to, że mieli za dużo liderów. Nie pamiętam jak to dokładnie wyglądało, ale oni mieli bodajże trzech albo czterech liderów na, na tamten tur i to jest na pewno za dużo. I przez to po prostu powstawały tam konflikty. Nie wydaje mi się, żeby było dużo. Takich przypadków jak był tam akurat, bo tam to było naprawdę już coś takiego za, za bardzo za dużo. Więc raczej to tak nie, nie wygląda. Zazwyczaj jest jeden lider lub dwóch liderów, a nie, nie czterech. I no, każdy ma już wcześniej raczej określone zadania, i nie ma, nie ma takich gdzieś tam potem konfliktów. Wiadomo, trzeba być elastycznym. To jest wyścig, to jest kolarstwo. Może wydarzyć się wszystko. Może być tak, że plan totalnie legnie w, w gruzach, i, i trzeba, trzeba wymyśleć nagle coś nowego. Więc wiadomo, że czasami jest tak, że w radiu poznajemy zupełnie nową taktykę. Trzeba coś naprawić, coś się zepsuło, zupełnie inny plan, plan B. Więc tak, trzeba być elastycznym, ale. Ja osobiście nigdy nie miałam na żadnym z, z wyścigów czegoś takiego, co, co działo się wtedy w, w Mofistarze. Nie wiem, czy w jakiejś innej ekipie działo się coś takiego. Mhm. Może bardziej e, u mężczyzn, u, u kobiet myślę, że, że aż tak nie. Właśnie, a jak byś porównała e, mężczyznę kolarza z kobietą kolarką? Hmm, chociażby pod względem psychiki. Jesteście twardsze? Mówi się, że jesteśmy twardsze na ból. Wydaje mi się, że, że może, może to jest prawda. Jeżeli chodzi o psychikę, mm, kobiety są bardziej emocjonalne, często, i wydaje mi się, że dla nas w ogóle te aspekty emocjonalne są, są bardzo ważne. Dla facetów, chyba, wszystko jest trochę, trochę prostsze. Tak samo, okej, okay, tak samo mają presję, my mamy presję, oni mają presję, oni mają stres, my mamy stres, ale może właśnie oni. Ma, są trochę bardziej gruboskórni na, na te rzeczy. No, nie jestem profesjonalnym kolarzem, ja tylko jeżdżę na rowerze szosowym, więc nie umiem się do tego ustosunkować, więc y, mogę się jedynie, jedynie zgodzić i poprosić Ciebie, żebyśmy jeszcze raz wrócili do, do Diro. Ja wiem, że to ja skaczę tak po, po tematach, ale y, nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy i o tych planach, strategiach, jedziecie. Jest lider, jest osoba, na którą y, szef wyścigu, szef teamu y, wstawia i wy wiecie, że pracujecie na niego. Okazuje się, że ta osoba, y, ta zawodniczka nie ma dzisiaj dnia. Ona nie pojedzie lepiej, a na pewno nie pojedzie tak, żeby wygrać ten, ten wyścig, ten etap. I ona daje wam informację: słuchajcie, to nie jest mój dzień, nie pojadę szybko. Czy to jest wtedy szybkie przetasowanie, zmiana strategii i wyznaczenie nowego lidera, liderki waszego teamu dla danego etapu? To też jest bardzo zależne od sytuacji. Ciężko jest tak powiedzieć, że w tej sytuacji, że zawsze tak będzie. Mhm. Zazwyczaj to jest tak, że OK, masz teraz moment, że jest źle, ale może za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów, że tak powiem, puścicie. I, I nagle oka okaże się, że, że dzisiaj masz super dzień i że, że możesz walczyć. Jeżeli jesteśmy na przykład w, w końcówce e, turu, mamy lidera, który walczy walczyniem o podium, walczy o wygraną i ma gorszy dzień, to bez względu na wszystko wszyscy zostajemy z, z liderem i, i robimy dla lidera wszystko, bo tak naprawdę to, to są uroki e, wielkich wyścigów, że zazwyczaj trafia się jakiś dzień kryzysu. Czasami ma się pecha i ten dzień kryzysu trafia się w naprawdę trudnym dniu. Czasami ten dzień kryzysu trafia się na jakimś płaskim, płaskim odcinku i tak naprawdę nikt nawet tego nie zauważy. Ale no generalnie jak jest lider, to wszyscy temu liderowi są oddani i, i w chwilach kryzysu po prostu jesteśmy z, z liderem. Okej. Okay. Dojeżdżacie do mety i zaczyna się tak naprawdę pogoń za regeneracją. Przynajmniej ja sobie to tak wyobrażam, bo Przejechałyście 100, 200 kilometrów, często po niełatwej nawierzchni, o dużych wzniosach. I, mm, I co dalej? Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o wielkie tury. I regenerację, to można powiedzieć, że to jest też taka trochę walka z czasem, bo nie ma tego czasu dużo do następnego dnia, następnego etapu, a trzeba się zregenerować najbardziej, jak można zregenerować się. Więc, tak naprawdę, już po, po samym w ogóle przyjeździe na metę, czeka na nas masażysta z, z napojami. Najpierw ładujemy jakiś, jakiś cukier. E, mamy też odżywki takie regeneracyjne czyli połączenie węglowodanów z, z białkiem. Potem już w busie, po, po wykąpaniu się, czeka na nas taki pierwszy posiłek regeneracyjny, który jemy jeszcze w, w drodze z, z mety do, do hotelu. Potem jak przyjeżdżamy do hotelu, praktycznie od razu idziemy już na, na masaże, bo na wielkich turach jest z nami więcej masażystów, więc tak naprawdę na jednego masażystę nie przypada więcej niż, niż dwie kolarki. Więc idzie to raczej zawsze w, w miarę sprawnie. Po masażu, zależy o której skończymy etap, ale zazwyczaj jest jakaś chwila, chwila na, na jeszcze dodatkową regenerację. Kolacja: no i tam jest już takie główne ładowanie tego, co straciliśmy i co jest potrzebne na, na kolejny dzień, czyli ładowanie węgli. Um. Po kolacji jest jakaś jeszcze chwila na, na odpoczynek, i, i trzeba iść spać. Tak naprawdę nie ma tego czasu rzeczywiście dużo. Jest go bardzo mało. To też jest zależne od wyścigu, bo na Giro kończy, zaczynaliśmy dosyć wcześnie etapy i kończyliśmy dosyć wcześnie. Wcześnie. Powiedzmy, zaczynaliśmy koło 12 i kończyły się no nie później niż 16. Więc to jest ok. To jeszcze wszystkie restauracje były tam zamknięte. <laughs> Właśnie, ale no na przykład na Wuelcie. Wszystko było mega późno. Startowaliśmy późno, kończyliśmy późno. Transfery też były bardzo długie, więc w hotelu byliśmy późno, masaż kończyliśmy późno, jedliśmy kolację późno. Też późno. Hmm. I tak naprawdę już trzeba było szybko i spać, bo bo było późno. Więc <laughs> wszystko było późno. Więc zależy to od, od wyścigu. Na Giro nie, nie było aż tak źle, ale nadal to, to nie jest dużo czasu, bo masz kilka godzin na, na zrobienie wszystkiego. Więc czas jest się naprawdę zmęczonym i dzień zlatuje ci po prostu tak. O. A bez względu na to, czy było późno, czy nie, jeżeli chodzi o porę dnia, Giro czy Welta? Giro. Dlaczego? Nie wiem, ta atmosfera, po prostu Giro. Ok. Ja chyba też bym wybrał Giro, ale to, to ty jesteś. Nie byłam na Turze, nie wiem jak to wygląda na Turze. Mhm. Tylko z opowieści, ale Tur duża, duża, duża presja. Bardzo duża. Na, na Giro jest spokój. Mimo, że jest to Tur, to jest, no, no jest po prostu spokojnie, a na Tour de France jest więcej wszystkiego. I jakby od, odczuwamy to, to bardziej. Chociaż muszę przyznać, że na Giro w tym roku też odczuwałam. Gdzieś tam taką presję. Było po prostu inaczej niż na przykład w zeszłym roku, bo byłam w innej ekipie, byłam w hurturowej ekipie i było czuć, że ekipa gdzieś tam też ma jakąś presję na, na dobry wynik. I na przykład czułam wielką różnicę w tym, ile osób jest z nami. Bo w zeszłym roku, będąc w walkarze, startowałyśmy w szóstkę na Giro i miałyśmy chyba z pięć osób obsługi. W tym roku była szóstka, nie przepraszam, siódemka i było. Około 20-21 osób obsługi. Więc samo to, ile wokół nas było ludzi, dawało nam takie poczucie, że to jest coś ważnego, to jest jakiś duży wyścig i też na pewno robiło gdzieś tam jakiś taki, może nieoczywisty, ale gdzieś tam jakiś taki wewnętrzny, mały stres. Jak możesz podsumować sam start w, w Giro, jeżeli chodzi o, o wyniki, jeżeli chodzi o. Yy... Tak, no, myślę, że głównie o wyniki z, z taką własną satysfakcję. Więc jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, na pewno był apetyt na, na więcej, był apetyt na podium nie udało się. Co prawda miałyśmy dwie dziewczyny w pierwszej dziesiątce, Erikę Manialdi i Sylwia Persico, ale no niestety, niestety bez, bez podium. Ale udało się wygrać ostatni etap z Kiarą Consoni, więc to na pewno mocno na plus. To było fajne zakończenie tego Giro. Też tym bardziej fajne, że to był ostatni wyścig i zakończenie kariery dla Marty Bastianelli. Więc myślę, że to też było, było takie fajne zwieńczenie, taka, taka fajna wisienka. klamra. Mhm. Tak, tak. A Wuelta? Wuelta to w ogóle u mnie to nie miało być tego wyścigu. On nie był pierwotnie w moim kalendarzu. Byłam tam rezerwą, e, więc trochę tak jakby była to dla mnie mocna niespodzianka. E, Okej, okay, zawsze to jest Grand Tour, chociaż myślę, że u kobiet jakby ta Vuelta nie ma jeszcze takiego prestiżu. Bo tak naprawdę jeszcze w zeszłym roku Vuelta w ogóle była rozgrywana w innej formule. Teraz to już był tygodniowy wyścig, czyli tak jak Grand Tour u nas, ale w zeszłym roku to było chyba pięć etapów. I nie wiem, czy można powiedzieć, że to był jak taki prawdziwy, wielki, wielki tur. W tym roku było inaczej. Można było czuć, że to jest duży, duży wyścig, ale czy, czy to jest. to... Ale jak myślisz, dlaczego tak jest, że one, oni nie doceniali albo nie doceniają jeszcze, albo dopiero zaczynają doceniać kobiety w tym świecie kolarskim? Um. Dużo, na pewno myślę, że dużo, dużo aspektów tutaj na to się składa. Jeżeli chodzi o samą WLT, to też po prostu formuła wyścigu. Wcześniej po prostu to nie był tak trudny, może wyścig, bo kiedy masz pięć etapów, to nie jest aż tak trudny wyścig. Teraz to już był tygodniowy wyścig, no i rzeczywiście był, był trudniejszy, ale myślę, że ciężko, żeby tak w ciągu jednego roku, żeby Renoma i, i prestiż wyścigu tak zyskały. Okej, okay, inaczej jest z Tour de France. Tour de France było pierwszy raz dla kobiet w tej formule w, w zeszłym roku i od razu to był tak naprawdę największy wyścig. Ale oni już nie muszą się nawet reklamować. Prawda? No właśnie, bo, bo to jest Tour de France. Mhm. Samo to, że to jest Tour de France. Z, z innymi wyścigami nie wiem, czy do końca tak jest. Zależne, za, Zależy, bo na przykład Paryż Roubaix dla kobiet to też jest. Nowy wyścig świeży, dopiero trzy razy rozegrany, ale czuć, że, że ma prestiż, bo po prostu czuć. Startowałam dwa razy Paryż-Rubę i nie czułam, żeby było inaczej niż, niż na męskim wyścigu. Tak samo było naprawdę mega dużo ludzi przy, przy trasie. Na starcie było czuć, że, że to jest duży wyścig, że jest dużo dziennikarzy, reporterów, że, że to jest coś wielkiego. Więc to, to jest bardzo zależne. To jest bardzo ciekawy i też widowiskowy wyścig, nawet dla tych, którzy się nie pasjonują stricte kolorcom szosowym. Teraz wróciłaś cała w błocie, cała brązowa. Jak, jak byś, jakie masz wspomnienia z tego startu? Paryż Rubem, myślę, że to jest chyba mój ulubiony wyścig. Na pewno ulubiony klasyk mhm. i chyba też wyścig. To jest po prostu coś, co. Tam jest taka atmosfera, którą ciężko porównać do, do jakiegokolwiek innego startu. I moim zdaniem to jest po prostu jeden z, z najcięższych wyścigów, bo jazda po, po Bruku to jest zupełnie co innego niż jazda gdziekolwiek indziej. Po prostu masz po, po skończeniu pary rubę czujesz, że nie jesteś zmęczony, tylko nie wiem, w nogach. To nie jest takie zmęczenie jak po normalnym wyścigu. Czujesz, że całe ciało cię boli, bo przejechać kilkadziesiąt kilometrów po łbach na parę to też nie jest zwykła, zwykła kostka. To jest najgorszy możliwy typ bruku. I przejechanie kilkadziesiąt kilometrów wyścigu, który trwa ponad cztery godziny po, po kocich ubach, to jest coś, co po prostu odczuwa się w całym ciele jeszcze przez kilka dni po, po wyścigu. Więc myślę, że to jest jeden po prostu też z najbardziej wyczerpujących klasycznych. A miałyście specjalne rowery na ten wyścig? Rowery nie. Miałyśmy specjalne, specjalne opony. Zmieniałyśmy kilka jakichś tam detali w, w rowerach, na przykład też miałyśmy inną owikę na kierownicy, która gdzieś w jakiś sposób też amortyzowała drgania i też minimalizowała ryzyko gdzieś jakichś obtarć przy, przy palcach. Właśnie miałyśmy szersze, szersze opony, które tak samo dawały na pewno większy, większy komfort jazdy i to chyba tyle. Bo jeżeli się orientuję, to chyba są w, w niektórych markach specjalne ramy, które lepiej tłumią te wstrząsy, To Tak, te, te, te wstrzący, Trek. Prawda? Trek startował na, na specjalnych ramach, na, na pary śrubek, które właśnie e, miały amortyzować i dawać większy, większy komfort jazdy. Mhm. I to próbowałeś? jazdy na takim rowerze, czy faktycznie Nie, 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 nie mam pojęcia. E, jaka jest różnica? Jakaś jest na pewno. E, mhm. Myślę, że głównie chodzi tutaj o, o komfort. Czy przykłada się to gdzieś na, na jakieś rezultaty? Na to, jaką moc jesteśmy w stanie kręcić? Nie wiem, ale myślę, że Parysz rubę to jest na pewno taki wyścig, gdzie sprzęt odgrywa dużą rolę. Okej, okay. ale i tak przede wszystkim noga podaje. Tak, noga, ale też szczęście, bo okay. tak, Parysz rubę to na pewno jest wyścig, gdzie trzeba mieć dużo szczęścia. Tam no łatwo jest o, o jakąś gumę, o jakąś kraksę i po prostu trzeba mieć na tym wyścigu dużo, dużo szczęścia. A jeżeli miałabyś tak procentowo pokazać, może ten, ten parę żówek jest skrajnością, więc na niej nie opierajmy tych statystyk, ale takie zwy, 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 zwyczajne, w cudzysłowie zwyczajne ściganie szosowe. Noga, e, czyli trening, tak naprawdę, sprzęt i szczęście. Jak procentowo byś to pokazała? Noga 70-80%. Szczęście chyba cała reszta, bo jeżeli chodzi o sprzęt, myślę, że na poziomie Touru nie ma złego sprzętu. To, to są. To nie wiem, czy można powiedzieć, że, że są jakieś wielkie różnice. Okej, okay, zawsze są, ale to są naprawdę niuanse i, i detale, które nie, nie odgrywają. Tak dużej roli, żeby robić tutaj różnicę w wyniku, żeby mówić, że okej, okay, przez ten rower przygrałam. A kiedyś e, któryś z naszych gości, który też ścigał się jako pros, jako zawodowiec w dużych których mówił, że e, często jest tak, że w teamach nie mają wcale tego najlepszego sprzętu, bo on musi, e, jest inny nacisk ze strony producenta pod względem marketingowym. No rozumiem, że u was jest pełen karbon, to jest w pełni zrozumiałe, w zależności od wyścigu jego profilu, czy to będzie wyższy, czy niższy stożek, to też ale na jakim sprzęcie jeździcie? E, mamy Shimano mhm. Dura-Ace. Okej, okay, na mhm. 12 Dwunastorzędowy? Tak, 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 oczywiście. Jak postrzegasz tę zmianę z, z mechanicznej na, na elektryczną? Ale nie pamiętam już prawie jak było na, na mechanicznej, bo. Tak naprawdę, kiedy już przeszłam do toruńskiego klubu kolarskiego Pacific, to tam już dostałam e, rower na osprzęcie elektrycznym. Wtedy to było wow, wow, mhm. wow. muszę ładować rower, o mój Boże, wow! <laughs> Ale no, teraz jest już coś takiego normalnego. No i oczywiście jest to myślę, duża, duża różnica. Większy po prostu komfort. E, tak, tylko lekko się przydusza i już ci wskakuje, nie trzeba gdzieś tam mocno machać tą manetką, więc. Po prostu Ale na jest przykład komfort. patrząc na takie amatorskie ściganie, bo na pewno masz wielu znajomych, którzy po prostu jeżdżą na rowerze, czy szybciej, czy wolniej, czy się ścigają, czy w kolarstwie szosowym, czy w triatlonach i tak dalej, to jak myślisz, do jakiego momentu pod względem klasy sprzętu taki amator poczuje różnicę, a gdzie jest to po prostu. Chęć posiadania, trochę poginania ego. Też nie ma w tym niczego złego, bo jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić, niech szaleje, niech, niech się spełnia pod względem gadżetów, pod względem sprzętowym, ale gdzie faktycznie jest wyczuwalna te, ta różnica, ta granica. Na pewno waga ma dużą różnicę, czyli to, czy, czy mamy jakieś tam rower, ramę aluminiową czy, czy karbonową. Tak samo potem z osprzętem. jeżeli mamy. Najwyższej jakości osprzęt, a najniższej to też jest duża różnica. To właśnie, co mówiłeś wcześniej, czyli czy jest osprzęt manualny, czy elektryczny. Koła odgrywają też na pewno ogromną rolę: czy to są jakieś aluminiowe koła, czy to są karbonowe, fajne koła ze stożkami, czy na przykład jaki rodzaj hamulców mamy: czy to są hamulce klasyczne, szczękowe, czy, czy hydrauliczne. Um. Do jakiego poziomu odczuwamy różnicę? A gdzie... Ciężko, ciężko myślę, że, że znaleźć gdzieś tam tą, tą granicę, bo. Myślisz, że gdybyś przesiadła się na przykład na Ultegrę, to czułabyś dużą różnicę? Nie. Tak naprawdę w tym roku miałam mój rower treningowy, który miałam w domu na, na Ultegrze, a nie na Durejsie. I spoko? Nie, 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 tak spoko. Nie odczuwałam nie <gry> różnicy. Bo, bo, o, o to mi chodziło. Czy na przykład to wszystko, co jest po, powyżej Ultegry, e, czy, czy ta różnica jest. To jest różnica mała, w jakaś tam duża, wadze, ale Mała, mała. No, okej, okay, masz jakby te takie mm, rzeczy, które rzeczywiście robią różnicę, tak jak wcześniej wymieniłam, ale potem to, czy, jakie będziesz mieć dokładnie koła, czy za tyle, czy jeszcze droższe okej, okay, jeżeli nie walczysz na przykład na czas, na pewno ma to duży wpływ, jak walczysz gdzieś na jakichś górskich wyścigach, na nie wiem, Tour de France, Giro, OK, to robi różnicę, ale kiedy jesteś amatorem i, i robisz to co dla fanu, nie ścigasz się na najwyższym poziomie, myślę, że to nie odgrywa tak wielkiej roli. No, szczególnie na przykład przy moim dwóch metrach wzrostu, 95 kg wagi, no to wnoszę, że te gramy nie będą aż tak Odczuwalne. Tak. Wracając jeszcze na chwilę do ścigania, bo mówiliśmy o ściganiu w tych krajach, które ze ścigania szosowego słyną, czyli Francja, Hiszpania, Włochy. Ale są też inne duże tury, na przykład niedawno zakończony, przynajmniej w Twoim wypadku, Chiny. Dokładnie. Czasami zdarzają się nam wyjazdy poza te takie, powiedzmy, bardziej um, główne, kolarskie destynacje tutaj w, w Europie. Tak, jak właśnie, właśnie z Chinami było. Um, no, generalnie nie mamy tych wyjazdów dużo, no bo wszystkie jakby najważniejsze wyścigi tak naprawdę są, są w Europie. Można powiedzieć, że poza Europą najwięcej jest wyścigów na początku sezonu i na końcu, mhm. kiedy u nas jeszcze pogoda nie jest idealna. Czyli na początku sezonu jest to gdzieś tam Australia, jakieś wyścigi w, właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I na końcu sezonu, właśnie, właśnie Chiny. Jestem hmm. ciekawy, jak wygląda organizacja zawodów w Chinach. Przytoczę tutaj jeszcze taką małą anegdotkę, bo mam znajomych, którzy startowali tam, ale w Ironmanie, w Triathlonie. Hmm. I oni mówili, że generalnie jest tam tyle osób w, w, przy miejscowościach, bo są też przestrzenie bardzo w, wyludnione, gdzie, gdzie, gdzie nie ma praktycznie ludzi, ale na zakrętach w miejscowościach. Tam stało tyle policji, tyle straży, tak. że zakręty były zagrodzone samochodami, samochodami wojskowymi, żeby żaden. O żadna osoba na skuterze się nie przecisnęła, bo Chińczycy w żaden sposób tego też nie respektowali, że jeżeli była szczelina i można było przejechać, to oni przejeżdżali. Jak to wyglądało na Mam na właśnie bardzo, wyścigu. bardzo podobne spostrzeżenia. W Chinach wystartowałam dwa wyścigi. Pierwszy to był etapowy, trzy etapy na takiej wyspie obok Szanghaju, czyli bardziej na, na północy. A drugi wyścig był w regionie Guangxi, to jest na, na południu. Jest to taki bardziej turystyczny region. I właśnie to, co Powiedziałeś o, o tych policjantach, o strażakach, o zabezpieczeniu trasy, to szczególnie na tym drugim wyścigu na, na południu to zobaczyłam i było to na pewno dla mnie dużym, dużym szokiem, bo wyścig, nasz wyścig był rozgrywany na trasie ponad 140 km i przez cały calutki dystans. Cały czas, cała trasa była obstawiona przez najróżniejsze służby mundurowe. W każdej miejscowości, w każdym miasteczku, w każdej wiosce po obu stronach były rozstawione barierki. Wszędzie przy tych barierkach właśnie byli mundurowi, też właśnie poza nawet miastami, gdzie teoretycznie tak naprawdę nikogo nie było. Tam też byli ci mundurowi cały czas, praktycznie co kilka metrów. Więc dla mnie to było coś takiego niewyobrażalnego, totalnie nieznanego z, z naszych europejskich wyścigów. Więc rzeczywiście zadbali o, o tą ochronę trasy na chyba najwyższym możliwym poziomie, na jakim, na jakim mogli. A jak atmosfera w Chinach? Wielu kibiców? Dużo, dużo ludzi, rzeczywiście dużo ludzi, bo przez każde miasteczko, wioskę, gdzie przyjeżdżaliśmy, to wyglądało tak, jakby po prostu wszyscy mieszkańcy przyszli nas oglądać, więc było rzeczywiście duże, duże zainteresowanie, fajna, fajna atmosfera. Myślę też po prostu, że takie fajne doświadczenie być tam i, i zobaczyć, zobaczyć ten, ten kraj, tak, fajne, fajne doświadczenie, na pewno tak to mogę, mogę nazwać. Też mieliśmy gdzieś tam jakiś kontakt z, z ludźmi, bo na przykład na tym pierwszym wyścigu etapowym każda ekipa miała takiego swojego opiekuna, wolontariusza, który we wszystkim nam, nam pomagał, więc też był czas na jakieś takie rozmowy, na, na poznanie ich, poznanie ich kultury. Więc tak, na pewno był to taki wyjazd pod takim względem kulturowym, owocny. Jestem ciekawy mocny. tylko na ile on był wolontariuszem, a na ile <grym> dostał informację, że ma to zrobić. Ale, ale e, tak, to słyszałem, że pod względem zabezpieczenia i organizacji to jest totalny tip-top. Tak, tak, no na to na pewno. Generalnie organizacja była na pewno bardzo dobra, ale z drugiej strony, porównując wyścig w Chinach do wyścigów w Europie, nie było wcale nam tak łatwo, bo my nie mieliśmy tam większości naszego całego ekwipunku, który mamy tutaj na wyścigach. Czyli nie mieliśmy żadnych aut naszych, nie mieliśmy autobusu naszego, aut teamowych, e, nic nie mieliśmy. To, to wszystko tam wypożyczane? Wynawowane? Tak, tak. Organizator zapewniał tam auta, tylko te auta też nie były przystosowane do, do wyścigu kolarskiego. Bez ekspresu. <noise> Bez ekspresu, <noise> ale też mam na myśli auta, wozy techniczne. Na dachu było miejsce tylko na dwa rowery, a startuje nas sześć, więc tak naprawdę trzeba było w razie jakichś defektów naprawiać albo zmieniać, zmieniać koła. Było też tam po prostu mało miejsca. To, to były na pewno za małe samochody na, na wyścig kolarski. No i też właśnie to, że nie było jakiegoś takiego większego busa czy innego dużego samochodu dla nas. E, mieliśmy tylko takie rozstawione namioty, więc jak na przykład na jednym etapie padał deszcz, e, to, to nie było tak łatwo. Nagle przypomniały się lata, nie wiem, młodziczki juniorki młodszej, kiedy to było coś normalnego, że miało się jedynie osobówkę na wyścig i jechało się z trenerem w czwórkę. W piątkę razem z trenerem, i było ciasno, mało miejsca, ale każdy sobie jakoś poradził. A teraz, jak na co dzień mamy mamy kampera, czy mamy autokar, człowiek jednak się przyzwyczaja do dobrego, przyzwyczaja. Do dobrego się przyzwyczaja i potem ciężko przestawić się z powrotem. Więc to na pewno było coś takiego, że mówisz sobie, o kurczę, nie jest tak łatwo. Szczególnie jak pada deszcz, masz takie mokro, nie ma się gdzie przebrać. Wszystko brudne. Na pocieszenie ci powiem, że inne zawodniczki pewnie miały te same przemyślenia w głowie. Tak, pewnie tak. No i problem z praniem. To chyba było najgorsze. Problem z praniem, bo jak nie masz swojej pralki, to albo pierzesz w, w hotelu, w sensie dajesz obsłudze hotelowej pranie, albo pierzesz ręcznie. I tak, to też jest nagle takie okurcze. <laughs> Karolina, masz 24 lata. Ja wiem, że tutaj. W przypadku kobiet nie powinno się mówić o, o wieku, ale jak najbardziej mówię z zachwytem, patrząc na to, ile osiągnęłaś. 24 lata dla kolarki to dobry wiek? Czy to dopiero początek? Myślę, że w moim przypadku to jest na pewno dopiero początek, bo ten rok to, to był mój pierwszy rok w Łorturze. Tak naprawdę drugi rok w, w zawodowym kolarstwie, więc na pewno początek. Ale jeżeli patrzeć na wiek jako po prostu na liczbę. Czy dalej mogę mówić, że jestem tak młodą zawodniczką? Nie wiem. Ok, jestem młodą, ale są młodsze. Wydaje mi się, że kolarstwo idzie w tym kierunku. U mężczyzn na pewno, u kobiet może jeszcze nie aż tak do końca, ale idzie w tym kierunku, że zaczynają odnosić sukcesy coraz młodsi, młodsi i młodsi. Generalnie u, u mężczyzn to wygląda tak, że mężczyźni po juniorze, po kategorii juniorskiej podpisują już swoje zawodowe kontrakty, czyli w wieku. 19, 20, 20 lat. U kobiet też zaczyna to, to iść w, w tym kierunku. Czas szybko leci tak naprawdę bardzo, więc czuję się, że jestem bardziej na początku, ale nie jestem najmłodsza w, w peletonie już. To uznajmy, że wiek to tylko Pesel. A tak. Twój organizm chce więcej i może więcej. Ale masz te 24 lata, a od 12 lat się ścigasz, czyli w połowie swojego życia. Ja tak, właśnie sobie dzisiaj ta... to uświadomiłam, że to jest połowa. Jak sobie tak przemyślałam, no. No, tak czy siak szmat czasu. Co dzisiaj tak doświadczona już o tyle turów, o tyle medali, o tyle wykręconych watów, wylanego potu, zawodniczka powiedziałaby tej 12-letniej karolinie? Z jednej strony mówisz, że doświadczona, ale z drugiej strony czuję, że cały czas jeszcze tyle mam do, do nauczenia i że cały czas uczę się tych nowych rzeczy. to świetnie, rzeczy. ten głód chyba będzie działał dobrze na motywację, prawda? Tak, myślę, że to jest najważniejsze, bo jak gdzieś to zatracisz, to potem już no, nie masz właśnie tej motywacji i żeby dalej, dalej się rozwijasz, rozwijać, zatrzymujesz się, się w miejscu. Więc tak, ten głód na pewno jest dobrą rzeczą. A co powiedziałabym sobie sprzed 12 lat? Mm. Dużo rzeczy, bardzo dużo. Kolarstwo bardzo się zmienia. Myślę, że kolarstwo, które było... Ale dużo... jakiś konkret. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy? Odżywianie. Odżywianie podczas treningów, podczas wyścigów. No kiedyś, okej, okay, każdy wiedział, że trzeba jeść podczas treningu, podczas wyścigu, żeby mieć siłę, ale nikt nie mówił jak, kiedy, ile, i też tak się mówiło, że jak masz, nie wiem, krótki trening czy krótki wyścig, to w sumie bez jedzenia też się da, ale teraz już wiem, że nie. I że wszystko, co jedziesz, musisz, musisz mieć paliwo, żeby, żeby jechać. Nawet jak jedziesz tylko dwie godziny, to, to trzeba wziąć ze sobą jakiegoś batona, czy mieć jakiś izotonik w, w bidonie, nawadniać się, że trzeba rzeczywiście tego pilnować. I że to jest ważne i, i daje efekty. Kiedyś no, nie przyglądało się na pewno do takiej wagi i do tego, i nikt tego nie robił. Nawet nie było, nie było myślę, tak źródeł, żeby się, się o tym dowiedzieć. To było coś takiego, ok, najważniejsze jest jeżdżenie na rowerze, a cała reszta nie, nie odgrywa tak wielkiej roli. No a teraz się okazało, że to czasami może być ważniejsze. I jak będziesz głodny, to zjedz, a tak naprawdę. Dokładnie, zjej. Że, że jak poczujesz głód, to już jest za późno. Tak, A trzeba, po jedzeniu i social mediów, e, no to twoja ksywa e, instagramowa, <noise> szczególnie jest e, dość zadziwiająca. Zjedz Snickersa, zjedz chyba podłoga teraz tak się mówi, tak, czyli, czyli podkreśnik sneakersa Skąd to się wzięło? <noise> nie pamiętam, miałam, nie pamiętam ile miałam lat, jak zakładałam Instagrama, ale. Ja chyba, wiem, że chyba 3, nie wie... 3 stycznia 2014 roku e, jest pierwsze zdjęcie w twoich social mediach z rowerem. Ale zaczęłam wcześniej, bo tak, 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 tak. Ale no, zakładając konto na Instagramie, to miałam jeszcze mniej lat niż 12, była wtedy taka reklama. Ona chyba cały czas gdzieś jest, ale była taka reklama. E, z panią z dynastii. Nie, była reklama sneakersa mhm. z, z jednym piosenkarzem. Nie pamiętam z kim. To było to, taka scena, tam była, że on wchodził gdzieś na jakąś imprezę, jakieś party, coś tam zaczął mówić, takiego głupiego, i ktoś nagle podszedł do niego, wyciągnął Snickersa i powiedział: Zjedź Snickersa, bo zaczynasz strasznie gwiazdo żyć. To, to, to ta sama seria, <grym> chyba reklam, co z Tak, Tak, Alexis. to chyba była seria, właśnie z różnymi <grym> ta, ta, ta. osobami. Nie wiem, dlaczego to wybrałam, nie mam pojęcia. Musiałobyś zapytać, mnie przed. Ale to śmiesznie wygląda, <grym> bo jak na przykład oglądałem social media twojego teamu to wszystkie dziewczyny są imię i nazwisko, imię i nazwisko, imię i nazwisko, imię i, nazwisko i nagle zjedz sneakers. Wiem, wiem, że to jest właśnie trochę dziwne. Generalnie ludzie za granicą nie wiedzą, co to znaczy. Czasami mnie pytają, potem intu i mówią takie, co? Ale tak jakoś zostało. Miałam takie myśli, a może to jest czas, że powinnam zmienić tą nazwę. Jestem zawodowcem, może nie wypada. Ale potem tak sobie myślę, w sumie to jestem po prostu ja. Taka jestem. I jak tak się zostało. wpisze w social mediach, twoje imię i nazwisko też wskakuje. No właśnie, też jestem. Nikt jakby z, z ekipy um, nie ma z tym problemu. Nie, nie, nie dostałam jakiegoś odgórnego nakazu. Musisz zmienić swoją nazwę w social mediach na bardziej oficjalną. I myślę, że tak się już do tego przyzwyczaiłam i, i wszyscy, że, że tak zostało. I tak chyba zostanie. Nie planuję zmiany na razie. I dobrze. A snickerce lubisz przy okazji? Lubię. Lubię, <laughs> lubię. dobrze. E, odżywianie Nawadnianie organizmu, czyli to, żeby dbać też o tę gospodarkę żywieniową podczas, podczas treningów czy samych zawodów, to powiedziałaby teraz dorosła już Karolina tej dwunastoletniej. A jakie jeszcze takie, no, nie chcę powiedzieć protipy, bo, bo tutaj kiedyś też dostaliśmy takiego małego kopniaka, żeby mówić po polsku, czyli takie porady mhm. dla tych, którzy jeżdżą amatorsko na rowerze, na co powinniśmy zwracać uwagę. Mhm. Możesz hmm. mówić teraz bezpośrednio do mnie. Czyli sobie... amatorsko, ale jednak trochę takie mocniejsze zajaranie się tym. Bardzo tak mi jak... miło. <laughs> um... Tak, mi mów. Czyli tak. Odżywianie, mówiłam o odżywianiu podczas samej jazdy rowerem, ale też odżywianie wokoło treningowe, wokoło wyścigowe, przed i po. E, też jakby dostosowywanie odżywiania do typu na przykład treningu. Czyli inaczej, z, inne zjemy śniadanie przed treningiem z jakimiś interwałami i sprintami czy czymś intensywnym. Zjemy coś, co ma więcej cukru i łatwo się strawi. Inne śniadanie zjemy przed wyścigiem, przed treningiem wytrzymałościowym, jakimś długim wysiedzeniowym 4-5 godzinnym. Wtedy możemy zjeść coś może troszeczkę bardziej cięższego, bo nie potrzebujemy mieć totalnie lekkiego brzucha, bo za chwilę będziemy robić coś full gaz. To też co jemy po treningu, że, że trzeba zaraz po treningu uzupełnić glikogen. To, jak ważne jest też robienie tego pakowania węglowodanów przed, przed jakimś ciężkim klasykiem, przed To moja wyścigiem. ulubiona kwestia. <noise> Wielu z nas myślę jeżdżących. <głos> <głos> Więc no, ca, cała w ogóle kwestia odżywiania to diametralnie się zmieniło moje spojrzenie. Szczególnie teraz w tym roku, gdzie mamy w teamie swojego dietetyka i, i na bieżąco możemy z nim pracować. Inne inne typy, porady. To, jak ważna jest regeneracja w, w sporcie. Czasami mam wrażenie, że ważniejsza jest niż trening, bo robienie kolejnej ciężkiej jednostki treningowej bez odpowiedniej regeneracji, czasami traci sens. I robiąc kilka podrząd, takich jednostek bez, bez odpowiedniej regeneracji, łatwo tak naprawdę dość do jakiegoś takiego przemęczenia y, organizmu. Więc to, to też jest bardzo ważny aspekt, to jak możemy się regenerować, y, jak ważny jest odpowiedniej jakości sen, y, masaż, jakieś inne rzeczy, typu, no nie wiem, są teraz na przykład nogawki takie limfatyczne, różne, różne gadżety, które można powiedzieć, że naprawdę to jest taka malutka, malutka różnica, ale w zawodowym kolarstwie... Te właśnie malutkie różnice robią potem różnice na wyścigu. Codziennie się rolujesz? Staram się. <grym> Uważaj, twój team może to oglądać, sobie przetłumaczy. Staram się bardzo. <grym> Ale to rolowanie też jest ważne, prawda? Tak, jest ważne. Rozciąganie jest ważne, stretching. Akurat jeżeli chodzi o rozciąganie, to jestem bardzo systematyczna. Tak wyrobiłam sobie gdzieś taką moją rutynę, że robię to zazwyczaj albo gdzieś rano w, w ramach takiego rozruchu, czyli takie łączę gdzieś rozciąganie z, z jakąś taką mobilizacją, albo robię takie rozciąganie przed samym snem, takie połączone gdzieś może z jakimiś ćwiczeniami oddechowymi na, na takie uspokojenie organizmu, przejście w taki stan bardziej spoczynkowy. Więc z tym rzeczywiście jestem systematyczna, bo to jest też coś, co, co lubię, co, co czuję, że działa. Rolowanie też całkiem, całkiem całkiem nieźle, ale może mniej. Zależy też, w, w jakim jestem okresie, bo na pewno w domu łatwiej jest trzymać tą rutynę. Na, na wyjazdach nie, nie zawsze to tak gładko idzie. Szczególnie na przykład, gdzie mamy dużo zajęć, na, na czasami jakichś zgrupowaniach, że nie mamy tego czasu dla siebie, ciężko jest utrzymywać tą swoją rutynę wtedy. Jeszcze ten. Porady dla początkujących albo tych, którzy jeżdżą po prostu na rowerze. Yy, mamy odżywianie. Odżywianie. Nawadnianie, regenerację. nawadnianie regeneracja. Yy, pozycja na rowerze. Dobranie pozycji na, na rowerze. Myślę, że to też jest ważny aspekt. Tak jak w ogóle u Ciebie. Jeżeli jeździsz na rowerze czasowym, to w ogóle pozycja odgrywa naprawdę diametralną, diametralną rolę. I to może robić naprawdę dużą różnicę w, w wynikach. Też w tym, jak czujesz się w ogóle na, na rowerze, bo no, pozycja czasowa nie jest najbardziej komfortową pozycją, ale zrobienie tej pozycji dobrze może na pewno wprowadzić dużo komfortu w, w jeździe na, na czas. Także no, pozycja, dobranie tego wszystkiego, nie wiem, odpowiednie ustawienie na przykład progów, dobranie w ogóle butów kolarskich, to też jest coś na pewno bardzo, bardzo ważnego. Samych butów, czy po prostu dobrego ustawienia bloków? Wszystko, bo nie każde buty każdemu będą pasować. Każdy z nas ma inną stopę. Odpowiednie ustawienie progów, odpowiednia wkładka, na przykład zrobienie personalizowanej wkładki, takiej dobranej do, do twojej stopy, też, też jest bardzo ważne. Dużo, dużo jest tych aspektów, no ale taka generalna pozycja, po prostu właściwa pozycja na, na rowerze, na pewno odgrywa dużą rolę. I myślę, że to jest coś, gdzie wielu amatorów tak tej pozycji nie ma, nie ma zbyt dobrej, i że, że to jest coś, co na pewno jest no, bardzo ważne. Zbliża się, a tak naprawdę, może już się zakończył sezon, bo za chwilę mamy listopad. To dla tych, którzy będą oglądali, żeby mogli się nam trochę odnaleźć pod względem tego, o czym teraz rozmawiamy. Twój sezon się zakończył już. Teraz w tym poza powiedziałeś, że masz off-season, więc jest chwila rozstronowania. Chwila pewnie taka bardziej może dla siebie. Tych chwil w ciągu sezonu czy w ciągu roku pewnie jest nie za wiele, więc jak teraz będziesz odpoczywała? Jak będziesz się regenerowała? Tak naprawdę off-season często wiąże się też z nadrabianiem zaległości różnych, na które totalnie nie było czasu w, w trakcie sezonu. Bo tak naprawdę w trakcie sezonu tych wyjazdów jest tak dużo, że często byłam w domu maksymalnie kilka dni, trzeba, trzeba było znowu się pakować i, i jechać dalej. Więc e, myślę w ogóle, że szczególnie w tym roku ten off-season będzie dla mnie um, bardzo produktywny, bo będziemy się przeprowadzać e, z moim narzeczonym do, do Hiszpanii, do hiszpańskiej Girony, Więc troszeczkę będzie też e, ogarniania, organizowania z, ze wszystkim. E, Kolejna kwestia to zakończenie, obrona mojej pracy magisterskiej i zakończenie studiów. To jest też taki jeden z celów na, na tą zimę, bo w ciągu roku tak naprawdę bardzo, bardzo trudno jest znaleźć na to czas. Więc w tym roku, jeżeli chodzi o off season, nie będzie może on taki jak zawsze, czyli nie będzie może takich do końca wakacji, wylegiwania się gdzieś na, na plaży tylko bardziej taki produktywny czas, ale z drugiej strony czuję się w sumie bardzo zmotywowana i z drugiej, tak aż nie mogę się już doczekać, żeby zacząć przygotowania do tego kolejnego sezonu. Czuję już takie nabuzowanie. Także będzie to trochę inny off-season niż zawsze w moim wypadku. Super, ale w takim razie trzymam kciuki za i przeprowadzkę i za obronę pracy magisterskiej. Przyszłe lata, jak powiedziałaś, że, że czujesz się dopiero na tym początku, czyli jeszcze kilka sezonów na pewno tego profesjonalnego kręcenia. Jakie marzenia, albo inaczej, jakie plany, a także jakie marzenia pojawiają się w Twojej głowie? Myślę, że jest ich dużo. Pierwszy, który przychodzi mi do głowy, pierwsze marzenie. Ale też takie marzenie, które jest dosyć um, bliskie, to na pewno igrzyska olimpijskie. Przyszły rok to, to rok olimpijski, więc to jest na pewno takie pierwsze marzenie, które przychodzi mi, mi do głowy. Trzy sloty. Tak? Macie trzy sloty na to, żeby się dostać. Tak. Mhm. Um, takie marzenie ogólne na, na karierę, e, myślę, że mogę powiedzieć, że wygrana w Paryż-Rubę. O, proszę. Tak, tak jak mówiłam, to jest chyba jeden z, z moich ulubionych wyścigów. W ogóle pamiętam, jak byłam jeszcze w, w Pacyfiku w pierwszym roku, chyba, robiliśmy też takie mini wywiady, nagrania. I zostałam wtedy zapytana o to chyba, jakie jest moje marzenie. I powiedziałam wtedy, że wygrana w Paryż rubę Chociaż tego czasu w ogóle jeszcze nie było Paryż dla kobiet, bo to był rok chyba 2017. Więc dalej, dalej to marzenie jest. Jeżeli chodzi o takie telewizyjne dziecięce wywiady, to chyba no, zmieniamy dyscyplinę, ale skoki narciarskie Kamil Stoch ma taki bardzo sławetny wywiad, gdzie jako jeszcze taki mały chłopczek mówi, o czym marza, a potem to osiągnął. To w takim razie trzymam kciuki, żeby... Twój wywiad stał się rzeczywistością. Mam się dziękuję. Czyli, czyli w Igrzyska Olimpijskie i parę To. Znaczy, ciężko powiedzieć, że wybrać jakiś jeden wyścig, który jest moim marzeniem, jeżeli chodzi oczywiście o moją karierę kolarską. Myślę, że po prostu chciałabym: chciałabym być najlepszą możliwą wersją siebie, być jedną z, z najlepszych na świecie. Ciężko jest wybrać właśnie jeden taki cel, bo naprawdę mamy wiele wyścigów, wiele, wiele okazji. Często tak naprawdę liczy się też kształt kariery. Więc chciałabym po prostu, żebym po zakończeniu mojej kariery mogła być, mogła być z niej dumna. I przypisuj taką wewnętrzną piątkę, Zrobiłem to. Tak, no, tak się myślę. się rozmarzyłaś. A co po zakończeniu kariery? Też e, tematy okołokolarskie, czy już na sport nie będziesz chciała patrzeć i na przykład nie wiem. Nie myślę, o, nie myślę o tym w ogóle. Jestem raczej osobą, która żyje tu i teraz. Nie planuję zbyt odlegle. Um, ale w, teraz, kiedy mnie zapytałeś, wydaje mi się, że fajnie byłoby zostać gdzieś w, w kolarstwie, ale w jakiejś innej roli, bo po prostu znam już bardzo dobrze to środowisko. Kolarstwo to jest coś, co, co lubię, co kocham, i myślę, że fajnie byłoby. Gdzieś tam mieć dalej z tym styczność, ale nie mam żadnych takich sprecyzowanych planów. Co przekazałabyś naszym widzom, naszym słuchaczom? Pamiętaj, że oglądają nas tak naprawdę osoby zajarane dwoma kółkami. Nie tylko szosowymi, ale jest mnóstwo wśród słuchających i oglądających fascynatów rowerów gravelowych czy rowerów zjazdowych, ale tych, którzy po prostu mają pasję związaną z dwoma kółkami. Na pewno w pierwszej kolejności zachęcam wszystkich do oglądania kobiecego kolarstwa, bo kobiece kolarstwo tego potrzebuje. Myślę, że kobiece wyścigi są naprawdę ciekawe, tylko jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą. Czasami wydaje się, że a, to kobiece Tour de France nie to samo co męskie, ale myślę, że show jest tak samo dobre. Czasami nasze wyścigi myślę, że są ciekawsze, bo. Nie zawsze u nas jest ten, ten sam scenariusz wyścigowy jak u facetów, czyli ucieczka, złapanie ucieczki, sprint czy gdzieś tam rozgrywanie dwóch wyścigów, że liderzy na, na GC raczej tam nie, nie wychylają się, raczej właśnie uciekinierzy gdzieś rozgrywają na etapie. U nas wszystko myślę jest bardziej szalone. Nie ma takiego sprecyzowania tego wszystkiego i przez to myślę, że jest ciekawiej. Dlatego warto oglądać kobiece kolarstwo. I do tego zachęcam i po prostu do jazdy na rowerze, bo uważam, że to jest super sport. Ja od małego kocham jeździć na rowerze. Jeszcze zanim zaczęłam się ścigać, to po prostu dużo i często jeździłam na rowerze. I uważam, że to jest super aktywność. Dlaczego w mediach jest mniej kobiet w dziedzinie kolarstwa niż, niż mężczyzn? Dlaczego w, o Was się mniej mówi? Tak naprawdę zatacza się takie koło. Um, mamy mniej transmisji z, z wyścigów, chociaż tak naprawdę w ostatnich latach to się mocno zmienia, jest dużo lepiej. To dalej nie jest to samo co, co z męskimi wyścigami. Czasami no, są po prostu jeszcze wyścigi, z których relacji nie ma, albo na przykład nie zawsze ta relacja jest na, na jakimś Eurosporcie czy GCN. Czasami gdzieś trzeba głębiej poszukać, żeby znaleźć tą relację, a dla jakiejś takiej osoby może nie tak mocno za, zajaranej kolarstwem, no, to jest y, trudne z, znaleźć gdzieś tam indziej taką relację, jeżeli ona nie jest tak łatwo, łatwo dostępna. Więc na pewno po prostu. To jak są transmitowane nasze wyścigi odgrywa ogromną rolę, bo bez transmisji, bez czasu antenowego, sponsorzy nie chcą tak chętnie wchodzić w kobiece kolarstwo. Jak nie chcą wchodzić sponsorzy, jest mniej pieniędzy w kobiecym kolarstwie. Jak jest mniej pieniędzy w kobiecym kolarstwie, to nie jest ono na tak wysokim poziomie jak męskie kolarstwo. Jak nie jest na tak wysokim poziomie, jak męskie kolarstwo, to nie jest tak Czyli fajne. Jest system naczyń połączonych. Tak, dokładnie. Więc myślę, że wszystko, no na pewno wszystko rozgrywa się wokół tych, tych transmisji. Ale tak jak mówiłam, myślę, że to się mocno zmienia. I właśnie jeżeli chodzi o moją pracę magisterską, to piszę właśnie o tym, jak zmienia się, zmieniło się kobiece kolarstwo w mediach na przestrzeni ostatnich 10 lat. I badam różne różne media, nie, nie tylko transmisje, ale też artykuły, różne, nie wiem, jakieś podcasty, generalnie we wszystkich możliwych sferach i zmienia się to, jest inne podejście do kobiecego kolarstwa, jest traktowane coraz bardziej poważnie. Ale myślę, że jeszcze dużo przed nami. Czyli Centrum Rowerowe, jako strefa rowerowa, robiło dobrze zadanie domowe, bo nagrywamy właśnie z kolejną kobietą odcinek. Tak, z tego bardzo się cieszę. Musiałeś się zastanowić nad tak. moim pytaniem. Karolina, jest taki zwyczaj w naszym studio, że nasi goście przynoszą nam gadżety, jakieś niespodzianki, i wiem, że masz ze sobą. Również coś, coś dla nas. Co to jest? Tak, słyszałam, o tym słyszałam i się przygotowałam. Mam ze sobą oczywiście koszulkę mojej ekipy. Mhm. Koszulka z, z tego roku, ekipy UAE, Team ADQ. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w ogóle barwy, które mamy na, na naszych koszulkach, mają odzwierciedlać zachód słońca w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Takie było założenie designerów. I rzeczywiście teraz, jak miałam okazję tam być, to rzeczywiście to niebo mniej więcej w, w takie barwy się układa. tak. Więc mam koszulkę. A to jest, jeszcze, że mówiąc, zastanawiałem się, dlaczego aż tak barwne są te koszulki. No to to jest, to jest doskonałe, tak, tak. doskonałe no wyjaśnienie. Takie, takie właśnie było, było założenie. A sama osobiście muszę przyznać, że bardzo, bardzo lubię te, te kolory. Myślę, że, że fajnie też wyglądamy w, w nich w peletonie. Także stroje bardzo na, na plus. I mam też numerek mój z tegorocznej wuelty. Na wuelcie udało nam się wygrać najlepszą ekipę, dlatego właśnie ten numerek jest czerwony. No i ogólnie WLT w tym roku dla mnie to taka trochę była niespodzianka, przypadek, bo miałam nie jechać pierwotnie tego wyścigu. Byłam rezerwową, ale dwa czy trzy dni przed startem dyrektorzy zadzwonili do mnie, że hej, słuchaj, musisz jednak przylecieć do Hiszpanii. A sprawa wyglądała tak, że dopiero co wróciłam z Torowego Pucharu Świata w Kanadzie. Więc byłam na, na grubym jetlagu uh -huh, uh -huh. i, I może niekoniecznie najlepiej przygotowana na jechanie Grand Touru prosto po wyścigu torowym, ale, ale pojechałam i było całkiem nieźle. Ten numer w takim razie dla twojego serducha i emocji bardzo cenny, cenny upominek dla nas. Tak, tak. To było coś, coś naprawdę fajnego w tym Za każdym tym sezonie. razem, jak będziesz wracała do Bydgoszczy z tej Hiszpanii, to możesz przyjechać do nas, do Stuttgartu i popsłominać. Serdecznie Ci dziękuję. Poproszę, żeby to faktycznie Oficjalne stało się. Żeby to faktycznie stało się naszym, naszym gadżetem, a i koszulkę, i piękny czerwony numer będziecie mogli już pewnie od kolejnych odcinków oglądać na naszej ściance z gadżetami. Dziękuję ci bardzo, Karolina. To było półtorej godziny, nie wiem, czy wiesz, ale tak? w, nagrywaliśmy półtorej godziny naszą rozmowę. Dla mnie ogromna przyjemność. Dla mnie też. Dużo się dowiedziałem e, i tak jak powiedziałem, e, szanowni państwo, wam, że było szybko, to mimo tego, że rozmawialiśmy o szybkiej jeździe, to dla mnie to była bardzo usystematyzowana i bardzo przemyślana rozmowa z Twojej strony, gdzie naprawdę czuć było, że rozmawiam z dla mnie bardzo doświadczoną zawodniczką, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że w Twojej głowie jest jeszcze apetyt i smak na wiele, wiele więcej doświadczeń, których Ci serdecznie życzę. Dziękuję bardzo, bardzo miło mi to słyszeć. A i tobie, i widzom życzę tego, żebyśmy mieli jeszcze większy dostęp do tego kobiecego sportu, żebyśmy mogli się emocjonować, nie tylko w związku z igrzyskami, które już niedługo i faktycznie te barwy biało-czerwone będą tam widoczne, ale w ogóle w innych mediach, żeby też było głośno o was, drogie kobiety, a nie tylko o facetach. Gdzie możemy cię znaleźć? Jeszcze raz w social media? Instagram Zjedz Snickersa. Zjedz, pod, podkreślaj Snickersa. Tak. Mhm. Facebook też? masz? Tak, na Facebooku już normalnie. Karolina Kumienga. Więc ja jestem przekonany, że polubiliście przez te półtorej godziny Karolinę. Kto nie znał, kto jeszcze nie obserwuje, to teraz bierze do ręki telefon, tablet czy komputer, wpisuje Zjedz Snickersa na Instagramie albo Karolina Kumienga na Facebooku i daj lajka. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę i mocno, mocno, z całego serducha trzymam kciuki za Twoje sukcesy. A sobie życzę, że akurat jak będziesz w domu w Gotomierzu w przyszłym sezonie, to uda się chociaż przez chwilę utrzymać Tobie koło i wyruszyć w okolicach Bydgoszczy na wspólną przejażdżkę. Mam nadzieję, chociaż tak patrząc na Ciebie, to myślę, że to raczej ja bym Tobie chyba trzymała Podobno za, za mną dobrze się jeździ. No właśnie jesteś wysoki, nie? To... Co... Sobie chwalą. Może no, można się schować, z chwalą sobie. <noise> Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia podczas kolejnego odcinka.